Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przed chwilą właśnie u kolegi Macieja Wudzika na WG Kosakowo skończyliśmy robić zdjęcia gołębiom. Jak się okazało, mieliśmy wszystkich 224 sztuki. Czyli mówię tam dzisiaj czy wczoraj jeszcze doszedł jeden? Wczoraj doszedł tak. Do 10,51 kolegi. 10,48. 46 albo 8. 8. 51 to była. Czyli mówię, no. To był Handerek Babiński. Zdjęcia zrobiliśmy. Teraz jak najszybciej to wystawimy, ze względu na to, że te gołębie, które zostaną, czy będą wykupione do rywalizacji zimowej, będą przeniesione do innego boksu. Tam już będą inaczej karmione, inaczej już praktycznie będą musiały być trenowane. Chwilę damy im spokoju, niech dopierzeją, bo zresztą będzie widać na zdjęciach. Zdjęcia są rzeczywiste. Nie są to zdjęcia z nieobrabianych. Są zdjęcia rzeczywiste, dlatego wyglądają tak, jak wyglądają. Co jeszcze? No mówię, no, do rywalizacji zimowej przeznaczymy te gołębie, które będą wykupione, lub te gołębie, którym oczywiście znowu bez brakuje dokumentacji i je sobie będzie można aktywować. Jeżeli ktoś chce gołębia do rywalizacji zimowej, niestety musi go wykupić i zostawia na rywalizację zimową. Tam jeszcze mówię, dopracujemy wszystko co do opłat. Nie będą wysokie opłaty, tak żebyśmy się mogli fajnie sobie pobawić. Przede wszystkim kibicować czemuś tam, kiedy już poza sezonem my jesteśmy. Tak, i poza sezonem, żeby coś, co było... Ale jeszcze tak powiedzmy, żeby proszę się nie zmylić, bo ten gołąb, co tam siedzi na wlocie, to nie jest gołąb ze wspólnego gołębnika, tylko tutaj właśnie o z tych gołębników, gdzie dziadek, kolega... To jest 99 rok. O, właśnie, on tu lata. To jest dziadek, 99... 20 lat. Tak, 99, 20 lat. Jest to gołąb, mówię, był najlepszym gołębiem w Polsce w C-klasie, ale to mniejsza z tym. I mamy tutaj właśnie już te gołębie, właśnie wszystkie są. Podejdźmy, może pokażemy je. O, zrobione właśnie. Pomagał nam tu robić zdjęcia kolega Maciek Puzdrowski, bardzo mu dziękujemy za to. Tak jest. A tutaj zobaczmy, one sobie siedzą, czekają teraz, tak jak widzimy, część jest już mniej lub bardziej wypierzonych. Tych gołębi, tak jak mówiłem, są 224 sztuki i będziemy takie wystawiać, tak jak będzie dokumentacja. Systematycznie mówię, żeby jak najszybciej to skończyć, żeby praktycznie pozbyć się, żeby się przenieść, a później ja mam też intensywny okres pracy. Dlatego chcemy to zrobić jak najszybciej. Tutaj akurat kiedy robiliśmy zdjęcia, trafiliśmy idealnie z pogodą. Zobaczmy, jest dzisiaj piękne niebo. Tak, nie wieje, tu jeszcze nawet jakieś gołąbki latają. To są tu te nasze wypuszczone. No właśnie. Tu robiliśmy też zdjęcia. Zdjęcia tym, a za chwilę o nich to pokażmy może i od razu. One też będą na sprzedaż. Tak, one teraz będą wystawione, ich jest 20 ileś sztuk. I tutaj mamy z tego gołębnika, to jest gołębnik ten lotowy nasz. A mamy też, pokażmy jednego chociaż, bo wprawdzie zrobiliśmy my zdjęcia im wcześniej kiedyś, ale one tak, takie ładne porosły. Pokaż tu macie to, tu, zaraz, tu są takie, o. No tutaj one. Porosły takie dwa ładne, tu zobaczmy. One są wszystkie ładne, bardzo teraz ładne naprawdę. To są wszystko tam, też będą rodowody, wszystko do nich wystawione. To są po tych gołębiach, które tutaj właśnie rywalizowały. Część będzie par podobnych do tych, które były na początku sezonu, tak. Ale niestety się niektóre... Niektóre się niestety rozparowały. Zniszczyły, rozparowały, bo zginęły z te... Ale mamy ciekawostkę, bo jeden gołąb nam tutaj uciekł z boku. Niemiecki, DV0262. To jest wnuk Vandenabele tego... Rudego. Rudego. I kurczę, nie uciekł, tylko się okazało, do tego gołębnika wszedł i sparował się jeszcze. Jest, tu jest jeden młody, przepiękny. O. A teraz te gołębie sobie widzimy, wyszły, te dorosłe z tego gołębnika. No, tak, także mamy 20. Po długim czasie pierwszy raz wypuściłem. 20 kilka sztuk ich jest, tych młodych, także zapraszamy. I mamy też jeszcze tam chyba 6 czy 7 sztuk z gołębnika u góry, tego rozpłodowego. Tam będziemy przerabiać, ale tam jeszcze zostało, tam są tam i gołębie jeszcze. Parę par. Od Jarosława Wrzałki, chyba Vandenabele jakieś jeszcze, nie pamiętam nie, dokładnie. Tam głównie, to tam głównie chyba były te zundiki. Zundiki, no to są te. No. No, co jeszcze? No, chciałbym jeszcze, mówię, jest jeszcze dużo wolnych miejsc. Ci, którzy chcą się zastanowić i niech się zastanawiają jak najszybciej. Do końca grudnia ci, którzy się zapiszą, na pewno na początku stycznia zrobimy jakieś fajne losowanie. Jakaś fajna nagroda będzie dla tych, którzy już się zapisali, którzy opłacili wpisowe. Bo oczywiście zachęcamy wszystkich, mówimy o wspólnym gołębniku, żeby się do Kosakowa, do gołębnika zapisywać. Tak, bo na drugi rok postanowiliśmy, że nie będę latał gołębiami już moimi typowo, tylko moje będą leciały na wspólnym gołębniku, jako nie będą brały udziału praktycznie, ale będą leciały.
No po prostu nie mam na to czasu. Mówimy o gołębiach młodych. O gołębiach młodych. Młodych, tak. Tak. To w tym roku też nie leciliśmy, bo to się. Znaczy, tak ten rok akurat tak się ułożył, że dwa loty leciliśmy, później było załamanie pogody, oddział pojechał, ja nie pojechałem, mówiłem, że nie wypuszczą. Miałem rację, nie wypuścili, wrócili i to tak mówię, takie niepotrzebne. A tak będzie nam też łatwiej rywalizować po prostu. Niepotrzebne. O, dobra. Także na razie. Chcesz wrócić coś? Nie, zobaczymy zaraz. Czekaj. Właśnie tam. Ty z lotu jakiś? Wróci. O. No chodź. Będą wracać, nie? Teraz będą wracać. Pogoda ładna? Pogoda się zrobiła. Musisz otworzyć jakiś wlot im może. Ja muszę otworzyć, żebym ja teraz wiedział, gdzie go złapać. A obrączka chyba derbowa? Tak. Nie. A może? No, także... No jaki to jest gołąb, nie wiemy, dopiero przy łapaniu, przy kolejnym tym, jakimś tam będziemy... No, i dobrze wygląda, nie? No. I ma tipesa. A one będą wracały całą zimę, to jest normalna rzecz, że one będą wracały. Nie? Także jeszcze się ta lista z tych 230 kilku gołębi, których nam brakuje, jeszcze coś może się, że tak powiem, tutaj nowego pojawić. Tak. Póki jest. Co, dziękujemy, ale widzimy tego, to może jak Maciek go złapie tam w korytarz, to się później zadzwoni. I tam na listach go sobie odszukamy. Obrączkę ma, to poczekamy wtedy jeszcze chwilę. No. Kurczę, się udało, nie trzeba było długo czekać. W rękę go złapaliśmy, to jest 735, 952 na obrączce olimpijskiej. Czy to jest gołąb? Nie wiemy, musimy sprawdzić. Ale czekaj, popatrzmy go tutaj. No widzę, że zraniony był chyba. Nie. Pokażmy. Pękła mu. Ale u kogoś był chyba, co? Nie. Chudziutki, ale... Widać, że gdzieś się błąkał. Ale o, już potrafią jeść takie gołębie. O, czyli mamy kolejnego, czyli będzie 225. Także teraz już kończymy. Do zobaczenia i dobry lot.